Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Za nami pierwsza kolejka spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. Trzy zespoły z naszego regionu rozgrywały swoje mecze. Dwa na własnych boiskach i jedno spotkanie wyjazdowe, w którym grała Gwardia Koszalin. Moim Państwa gościem jest zawodnik tej drużyny, Jacek Magdziński. Witam. Dzień dobry, witam serdecznie. No właśnie, na początek sezonu mecz wyjazdowy, mecz z Arką 2 Gdynia. No właśnie, te zespoły rezerw to są takie drużyny nieprzewidywalne. Raz mają bardzo mocny skład, czasem bardzo słaby. Jak było tym razem? No tym razem kilku zawodników z pierwszej drużyny zeszło. Po przegranym meczu z Wisłą Płock zdążyli wrócić do Gdyni i w niedzielę zagrali również z nami. Między innymi był to Schubert, który w poprzedniej sezonie strzelał bramki dla Dębu Dębno i zdobył Króla Strzelców tej ligi, także na pewno były to wzmocnienia. Pojechaliśmy na ten mecz skoncentrowani. Mieliśmy za sobą długą podróż. Jeszcze trafiliśmy na godzinny korek, także trochę to wszystko się opóźniło. Rozpoczęliśmy mecz 15 minut później. I pierwszą połowę dochodziliśmy do siebie, dopiero w drugiej odpadliśmy i wyglądało to zdecydowanie lepiej. Zespół troszeczkę przebudowany w porównaniu do poprzedniego sezonu, aczkolwiek trzon drużyny w jakiś tam stopniu pozostał. Mimo wszystko trzeba było wkomponować nowych zawodników. Tych pojedynków sparingowych przed sezonem no nie było za wiele i nie było zbyt dużo czasu na to, żeby zgrać zespół, a mimo to trzeba powiedzieć, że przez większą część spotkania graliście dobre zawody. Tak, w drugiej połowie myślę, że rozegraliśmy naprawdę dobre spotkanie. Stworzyliśmy sobie wiele sytuacji. Myślę, że nowi zawodnicy bardzo dobrze wkomponowali się w zespół. Z meczu na mecz będzie to wyglądało coraz lepiej. Na obozie mieliśmy dużo czasu, żeby siebie poznać. Spędzaliśmy ze sobą praktycznie całe dnie. Myślę, że atmosfera w drużynie jest bardzo dobra i to będzie miało wpływ na wyniki na boisku. Łukasz Szymański, tu pytanie o tego zawodnika, ze względu na to, że to tak w jakiś sposób ikona Bałtyku Koszalin przechodzi do Gwardii, do lokalnego rywala i jakaś taka presja na nim powinna, czy jest? Jest na nim jakaś presja? Myślę, że Łukasz radzi sobie doskonale z tą presją. W Gdyni zagrał bardzo dobre spotkanie, znakomicie egzekwował stałe fragmenty gry, po których nie padła bramka, co prawda, ale były sytuacje, które mogły się zakończyć bramką. Wydaje mi się, że tak jak my wszyscy będziemy się docierać i będziemy mogli rozgrywać ze sobą więcej meczy i będzie on wyglądał jeszcze lepiej. Tutaj mała kontuzja, która przydarzyła mu się na obozie, na pewno wpłynęła też na to, że jeszcze nie pokazał wszystkiego, co potrafi. Spotkanie w Gdyni w jakiś sposób pokazało to, że jesteście dosyć mocno zgranym zespołem, jeżeli chodzi o formację ofensywną. Tych sytuacji, które wypracowywał gdzieś tam z lewej strony Kozała, Miętek, no i pan w środku boiska, no tych sytuacji można było troszeczkę więcej wykorzystać. Zdecydowanie tak. W drugiej połowie podeszliśmy już śmielej do rywala i stworzyliśmy sobie zdecydowanie dużo tych sytuacji, ale myślę, że w defensywie też nie wyglądaliśmy źle. Arka w pierwszej połowie oddała może jeden czy dwa strzały, w drugiej było to samo. Niestety na koniec straciliśmy bramkę, która zabrała nam dwa punkty, ale jesteśmy w bardzo dobrej myśli i z meczu na mecz, mówię, będziemy wyglądać lepiej i będziemy wykorzystywać więcej tych sytuacji, które sobie stworzymy z przodu. Przed nami skróty ze spotkania Gwardii Koszalin na wyjeździe z Arką 2 Gdynia. Przypomnę rezultat 1-1. W pierwszej kolejce spotkań Gwardia Koszalin Stroje Niebieskie mierzyła się na wyjeździe z Arką 2 Gdynia. Po pierwszej wyrównanej połowie, w drugiej części ton grze nadawali gwardziści. Tu już pierwsza dobra okazja zespołu koszalińskiego, jednak tym razem piłka przeleciała obok bramki. Chwilę później kolejna doskonała okazja, tym razem jednak Nisi nie trafia. Gospodarze sporadycznie dochodzili do okazji strzeleckich. Tutaj rzut rożny, uderzenie obok bramki. Akcja zespołu koszalińskiego, dośrodkowanie, Jacek Magdziński i gol na 1-0. Od 59 minuty zespół koszański prowadził z Arką 1-0. Kolejna świetna okazja zespołu koszańskiego, jednak tym razem minimalnie piłka przeleciała nad bramką. Po raz kolejny dośrodkowanie w pole karne, jednak z piłką mija się Jacek Magdziński.
Niemal kopia akcji sprzed kilkunastu minut. Ponownie Magdziński, ponownie nie trafia w piłkę. Końcówka spotkania, kontra w wykonaniu zespołu koszańskiego. Miętek niemal przez całe boisko, uderzenie i broni golkiper Arki. Niewykorzystane sytuacje się mszą, tak mówi piłkarskie powiedzenie i tak też było i w tym meczu. Doliczony czas gry spotkania, Arka i jest 1-1. Do końca spotkania rezultat już się nie zmienił. Gwardia zremisowała starcie z Arką 2 Gdynia 1-1. 1-1, remis tak naprawdę ze wskazaniem na waszą drużynę. No trochę chyba taki kac jest po tym spotkaniu, bowiem mogliście spokojnie zainkasować 3 punkty. Zdecydowanie tak. Wracaliśmy z tego meczu około 4 godzin i cały czas toczyły się w autokarze rozmowy o tym, dlaczego w 91 minucie straciliśmy bramkę, która odebrała nam 3 punkty i dobre wejście w sezon, gdzie Gwardia jeszcze w trzeciej lidze chyba pierwszego meczu nie wygrała w sezonie, także chcieliśmy, bardzo mocno motywowaliśmy się przed tym spotkaniem, żeby wejść jak najlepiej w ten sezon. Wszystko to dobrze wyglądało do 90 minuty, nawet do 91, ale jak wiadomo, spotkanie trwało do 93 i w tym doliczonym czasie gry straciliśmy właśnie bramkę. Bardzo boli, ale myślę, że zostawiliśmy już te nasze przemyślenia na ten temat w autokarze i od dzisiaj już będziemy myśleć o najbliższym meczu, który już będzie w czwartek z Leśnikiem u siebie. No właśnie, graliście na boisku ze sztuczną nawierzchnią. Te dwa wślizgi na naturalnej nawierzchni chyba dotarłyby do piłki. Od samego początku musieliśmy się przestawić na tą murawę, bo całkowicie inaczej ta piłka zachowuje się na boisku sztucznym niż na naturalnym. No, troszeczkę chyba spóźniony byłem przy tych dwóch sytuacjach, no ale tak jak mówię, ta współpraca z bocznymi pomocnikami coraz lepiej będzie funkcjonować, co było widać również w sparingach. W tym meczu zostało to potwierdzone i teraz będziemy tylko szukać tych bramek. W tym sezonie ta liga jest dosyć szczególna. Tych zespołów, które mogą spaść z ligi, jest trochę więcej. Ewentualnie też z awansem do rozgrywek drugoligowych może być ciężko, bo to jeszcze przecież nie tylko wygrać ligę, ale trzeba jeszcze przebrnąć przez baraże. Zatem ten sezon taki dosyć wyjątkowy. Chyba od początku trzeba łapać punkty w każdym spotkaniu. Zdecydowanie. No, w tej rundzie wydaje mi się, że z naszej grupy z trzeciej ligi spadnie 6 zespołów, także jest o co walczyć, a znowu, żeby awansować, trzeba wygrać swoją ligę i później 2 baraże, także jest to trudne do wykonania, aczkolwiek możliwe. No, ktoś będzie musiał zająć te pierwsze miejsce w naszej grupie i na pewno my będziemy też walczyć o to, żeby zająć jak najwyższą pozycję w lidze. Może się uda i to będziemy, my będziemy mieli tą przyjemność zagrać te 2 baraże i może awansować do drugiej ligi. Zobaczymy. Poza tym ten sezon taki wyjątkowy ze względu na mnogość pojedynków derbowych. Najbliższy pojedynek derbowy już w czwartek z waszym udziałem, ale mimo wszystko też lokalni rywale tutaj będą oszczędzić sobie zęby na bezpośrednie pojedynki. Na pewno tych spotkań derbowych będzie bardzo dużo. No już w czwartek zagramy z Leśnikiem, w sobotę w Potęgowie, gdzie to też jest niedaleki wyjazd. No a za tydzień myślę, że kibice, taka gratka dla kibiców, zagramy z Kotwicą Kołobrzeg. Będzie jeszcze mecz z Bałtykiem Koszalin, derby Koszalina, także to spotkanie zawsze elektryzuje i będzie bardzo ciekawie. Mam nadzieję, że kibice licznie stawią się na stadionie. Beniaminkowie trzeciej ligi z naszego regionu, Bałtyk Koszalin i Leśnik Rossa Manowo. Pierwsze swoje spotkanie rozgrywali na własnych boiskach. Skróty z tych spotkań przed nami. Beniaminek trzeciej ligi Bałtyk Koszalin, Stroje Niebieskie, mierzył się na własnym boisku z Kartuzją Kartuzy. Zespół koszaliński miał przewagę w pierwszej części meczu. Szybko rozegrany rzut wolny, Marcin Chyła w sytuacji sam na sam, jednak doskonały wślizg obrońcy Kartuzji ratuje całą sytuację. W końcówce pierwszej części meczu goście zaczęli stwarzać sytuacje podbramkowe. Tutaj uderzenie z dystansu, piłka przelatuje obok bramki. Kolejna okazja dla Kartuzji.
uderzenie zbyt lekkie i niecelne, by mogła piłka wpaść do bramki. W drugiej części Bałtyk miał swoje okazje do zdobycia bramki. Uderzenie z dystansu Adriana Rząsy broni bramkarz Kartuzji. Najlepsza okazja Bałtyku, Kordian Rudziński fatalnie przestrzelił w doskonałej sytuacji do objęcia prowadzenia. Minutę później odpowiedź Kartuzji. Uderzenie Michała Piceluka i jest 1-0. Do końca spotkania wynik już się nie zmienił. Kartuzja pokonała Bałtyk 1-0. Jesteśmy zadowoleni, bo trudny mecz, ciężki przeciwnik, dobrze przygotowany, trudny teren, inauguracja. No wszystko to mamy za sobą, więc cieszymy się bardziej, tym bardziej ze zwycięstwa. Beniaminek zawsze jest trudnym przeciwnikiem, zwłaszcza, że grają na własnym terenie. Grali naprawdę przyzwoity futbol, trzeba było się przeciwstawić, zagrać na odpowiednim poziomie. Nie zawsze, że tak powiem, ładna gra odzwierciedla widowisko, nie? Więc cieszymy się ze zwycięstwa. Zabrakło trochę, myślę, że ostatnie 10 minut pokazaliśmy, że fizycznie jesteśmy nieźle przygotowani. Nie wiem, czy to stres spowodował to nasze granie dzisiaj. Zresztą mecz generalnie był na 0-0. Widać, że ta Kartuzja to jest mocny zespół, doświadczony, o czym mówiłem. I miała pół sytuacji, strzeliła bramkę. My mieliśmy, powiedzmy, że tak, jakby tak popatrzeć na cały mecz, to tych sytuacji może i trochę więcej, aczkolwiek po żadnej ze stron nie było jakiejś tam czystej, klarownej bramkowej. No ale to my gdzieś tam próbowaliśmy coś ukąsić, nie udało się. Dostaliśmy, że tak powiem, gonga po bokserskiemu i już nie zdążyliśmy się podnieść. No ale widać było to ostatnie 10 minut po utracie bramki, że gdzieś tam możliwości w tym zespole są. No inauguracja, no porażka u siebie 0-1, no nikt tego nie zakłada. Aczkolwiek no, w życiu trzeba wszystko zakładać, to jest tylko sport. No, szkoda punktu, bo na punkt na pewno zasłużyliśmy z przebiegu całego spotkania. Drugi z Beniaminków z naszego regionu, Leśnik Rossa Manowo, w inauguracyjnej kolejce zmierzył się na własnym boisku z Chemikiem Police. Pojedynek od początku obfitował w sytuacje strzeleckie. Dominik Husejko, jednak zbyt lekko, by pokonać bramkarza Chemika. W odpowiedzi goście. I doskonała interwencja Tkacza. Rzut wolny dla Leśnika, Paweł Rakowski uderza, jednak broni golkiper Chemika. Najlepsza okazja gospodarzy. Dośrodkowanie w pole karne, Paweł Rakowski z najbliższej odległości nie trafia w bramkę. Błąd defensywy Leśnika. Bez konsekwencji dla gospodarzy. Strzał był niecelny. Kolejna doskonała okazja gości. I tym razem piłka nie ląduje w siatce. W odpowiedzi Dominik Husejko, uderzenie z dystansu i piłka huknęła w poprzeczkę. Druga część spotkania, tutaj zdecydowanie przeważał Chemik, to ta drużyna stwarzała sobie więcej okazji strzeleckich. Napastnik Chemika mija bramkarza, uderza na bramkę, a tam piłka ląduje przy nogach Mateusza Czai. Kolejna dobra okazja dla Chemika, uderzenie jednak broni Tkacz. 85. minuta spotkania. Piłka trafia do Pawła Krawca, ten uderza, futbolówka odbija się od obrońcy Leśnika Dawida Ejzygmana i trafia do siatki. Chemik od tego momentu prowadził 1-0. Utrzymał taki rezultat i ostatecznie pokonał Leśnika. Perypetie mieliśmy, bo odeszło kilku zawodników i postawiliśmy na młodzież. Widać, że dużo było gra chłopaków młodych. Ten co wszedł to junior, ten co gra ma 19 lat, także w miarę to fajnie wyglądało. Mieliśmy jakiś tam respekt przed Manowem, wiadomo, dość doświadczony zespół, awansowali. Wiadomo, że jak Beniaminek gra pierwszy mecz, to wyjdą wysoko, grają agresywnie. Myślę, że wytrzymaliśmy presję najważniejsze i stworzyliśmy sobie kilka sytuacji, które można, powinno się zakończyć to bramkami. Myślę, że taki wynik byłby sprawiedliwy, może 4-2, 4-3, bo Manowo też miał na początek dwie sytuacje, które mogło strzelić. Największe zagrożenie to szło od strony Husejko, tak? Bo to chyba najbardziej doświadczony zawodnik i widać, że to mieliśmy z nim problem. A tak mówię, no wytrzymaliśmy presję i to jest chyba najważniejsze, że trzy punkty zostały w Policach, bo że Police to były trzy punkty, bo my jesteśmy młodym zespołem tak naprawdę. Od nowa się budujemy, tak? Bo ja mówię, mieliśmy swój styl.
odeszło kilku zawodników, teraz przyszło kilku nowych, młodych. I dzisiaj myślę, że to źle nie wyglądało. Na pewno nie można się powstydzić za walkę, za grę. Przede wszystkim organizację gry myślę, że była na wysokim poziomie. Przed meczem rozmawialiśmy ze sobą, że mecz trwa od pierwszej do ostatniej minuty. U nas jakby ten mecz się zakończył po pierwszej połowie. Tak naprawdę to sam w tej chwili nie wiem, czy było to spowodowane do końca. Wydaje mi się, że fizycznie wyglądaliśmy przyzwoicie. Ciężko coś powiedzieć. Wydaje mi się, że troszeczkę nie wytrzymaliśmy ciśnienia. O naszej defensywie rozmawiamy praktycznie na każdym treningu. Wielka strata dla nas w dzisiejszym spotkaniu to jeszcze była, że nie mógł grać Krzysiek Krymowicz. Bo nie ma co ukrywać, że liczę na tego zawodnika. Graliśmy źle, ale szczęśliwie do 80. którejś tam minuty i szkoda, bo uważam, że przy straconej bramce defensywa też popełniła kolejny błąd. Bałtyk dostał gonga, ale ten gong to nie była taka wielka siła, to nie był taki gong, który powala na deski, ta piłka po strzale Piceluka to ledwo doleciała do bramki. Tak, po prostu sytuacja była taka, że dostał piłkę z boku, za linię obrony, przed linię obrony od strony bramki i po prostu uderzył ją na rykoszecie, gdzieś tam wpadła do bramki, wtoczyła się. No ale to jest bramka, jak to się mówi, nieważne czym, ważne, że w sieci. Tutaj Kartuzja wywiozła 3 punkty z ciężkiego terenu. No, ten mecz nie owocował w sytuacje podbramkowe, także to szczęście, wydaje mi się, to był zdecydowanie mecz na remis i szczęście Kartuzji, że wywieźli 3 punkty z Koszalina. A trener Chemika powiedział, że jego zespół wytrzymał presję. No, takiej zbyt dużej presji w tym spotkaniu chyba nie było. No, mecz w Manowie owocował w wiele sytuacji. W pierwszej połowie obie drużyny sobie stwarzały, w drugiej połowie już tylko zespół z Polic. Myślę, że był widoczny brak doświadczonego Krzyśka Chrymowicza w obronie, który myślę swoim doświadczeniem ustawi tą obronę i będzie ona wyglądać lepiej w Leśniku, oby to nie było jeszcze w najbliższym spotkaniu. No ale stworzyli sobie zdecydowanie więcej sytuacji, a padła bramka, która tak naprawdę nie musiała paść, mogli wykorzystać inne lepsze sytuacje, które stworzyli sobie wcześniej. Najbardziej obawiali się piłkarze Chemika, Dominika Husejki. Faktycznie on miał ciekawe sytuacje podbramkowe przed waszym meczem. To na tego gracza będziecie głównie zwracać uwagę? My po prostu podejdziemy do meczu, będziemy grali swoje i u nas w obronie grają zawodnicy doświadczeni i ta formacja od początku w sparingach i w tym meczu ostatnio wyglądała dobrze, także jestem przekonany, że w tym meczu też przypilnują napastnika, który będzie grał w Manowie, a my sobie stworzymy sytuację do przodu i wykorzystamy niejedną i wygramy to spotkanie. Przed nami podsumowanie tego, co się działo w pierwszej kolejce spotkań. Tabela, a także zapowiedź najbliższych 2 serii spotkań, które odbędą się już w tym tygodniu. Oto komplet wyników pierwszej kolejki spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. Gwardia Koszalin remisuje starcie na wyjeździe z Arką 2 Gdynia 1-1. Bałtyk i Leśnik zgodnie przegrywają swoje spotkania na własnych boiskach 0-1. Kotwica Kołobrzeg zremisowała starcie z Bałtykiem Gdynia 0-0. Pomorze Potęgowo wygrało z Pogonią 2 Szczecin 4-0. Lechia 2 Gdańsk wygrała na wyjeździe z Polonią Gdańsk 3-0. Kaszubia pokonała Korala 2-1 i remis w starciu Drawy z Energetykiem 1-1. Aktualna tabela: na czele Pomorze Potęgowo 3 punkty, tyle samo mają Lechia 2 Gdańsk, Kaszubia Kościerzyna, Chemik Police i Kartuzja Kartuzy. Po 1 punkcie Energetyk Gryfino, Gwardia Koszalin i Drawa Drawsko-Pomorskie. Również 1 punkt mają Arka 2 Gdynia, Kotwica Kołobrzeg i Bałtyk Gdynia. Bez punktu Koral Dębnica, Leśnik Rosa Manowo, Bałtyk Koszalin, Polonia Gdańsk i Pogoń 2 Szczecin. W
tym tygodniu zespoły rozegrają dwie kolejki spotkań. Mecze drugiej kolejki w środę i czwartek. Gwardia Koszalin w meczu derbowym zmierzy się na własnym boisku z Leśnikiem Rosą Manowo. Bałty Koszalin w środę rywalizować będzie na wyjeździe z Lechią 2 Gdańsk. Pogoń 2 Szczecin podejmuje Kotwicę Kołobrzeg, Chemik Police zmierzy się z Pomorzem Potęgową, Bałtyk Gdynia podejmuje Kaszubie Kościerzyna, Energetyk zmierzy się z Kartuzją, Drawa z Arką i Koral z Polonią. W weekend trzecia kolejka spotkań. Bałtyk zmierzy się z Koralem. To spotkanie w niedzielę. W pozostałych meczach Leśnik podejmie Drawę. Pomorze Potęgowo zmierzy się z Gwardią. Kotwica podejmować będzie Chemika, Kartuzja, Lechię. Kaszubia zmierzy się z Pogonią. Arka podejmie Energetyka i Polonia Gdańsk rywalizować będzie z Bałtykiem Gdynia. Pierwszym liderem po pierwszej serii spotkań Pomorze Potęgowo. Jednak Beniaminek potrafi wygrywać w pierwszej kolejce. Tak, potrafi, trafił na zespół, z którego nie zeszło, chyba nie zszedł nikt z pierwszej drużyny, z zespół rezerw Pogoni Szczecin. Grali tam młodzi zawodnicy, na pewno Pomorze pojechało tam po zwycięstwo. Wiadomo, Beniaminek nastawił się na agresywną grę z chęcią, chciał fajnie rozpocząć, no i to im się udało, wygrali 4-0 pewnie. I teraz będziemy patrzeć, jak będą rozgrywać swoje kolejne mecze. Zespoły, które są z naszego regionu, w poprzednich rozgrywkach, powiedzmy, w jakiś sposób wiodły prymę w zmaganiach trzecioligowych. Mówię to o Kotwicy, Kołobrzeg i Drawy Drawsko-Pomorskie. Obie ekipy również zremisowały swoje spotkanie. Tak, ta pierwsza kolejka jest taka na wejście w ligę jeszcze. Różnie to bywa, czasami trenerzy nie trafią idealnie na tą pierwszą kolejkę z przygotowaniami. To wszystko odpali w drugiej, trzeciej kolejce i myślę, że dopiero po 10, 12, 15 kolejce będzie można coś powiedzieć, jak te drużyny zostały przygotowane do sezonu i mniej więcej jaki poziom sportowy prezentują. Najbliższe dwa spotkania w dosyć krótkim odstępie czasu. Gracie w czwartek i w sobotę. W czwartek Leśnik, w sobotę Pomorze Potęgowo. Dwóch Beniaminków. No, łatwo nie będzie. No przyznam szczerze, że z takim mikrocyklem, z jednym dniem przerwy między meczami jeszcze nigdy nie grałem. Także nie wiem, jak to rozwiążemy. Myślę, że w piątek będzie albo wolny, albo pójdziemy na jakiś spacer, żeby po prostu jak najszybciej zapomnieć o tym poprzednim meczu, oby wygranym i skoncentrować się na kolejnym przeciwniku. Wszystko pokaże ten najbliższy tydzień, jak to będzie wyglądać. W najbliższy długi weekend sporo emocji piłkarskich. Gwardia po raz pierwszy zaprezentuje się swojej publiczności. No właśnie, bilety, karnety. Tak, już od dzisiaj, od poniedziałku do środy między 18 a 19 godziną w pubie na Gwardii. W pubie Kibica będą sprzedawane karnety w cenie 40 zł na całą rundę jesienną. Serdecznie zapraszam do zakupu. No wychodzi zdecydowanie taniej, bo 50% taniej, jeżeli ktoś się wybiera na wszystkie nasze mecze. Ja Państwa też serdecznie zapraszam na najbliższe spotkania Gwardii Koszalin. Już w najbliższy czwartek derby z Leśnikiem Rosą Manowo. W weekend na własnych boiskach grać będzie Leśnik i Bałtyk. Zatem piłkarskich emocji na szczeblu trzecioligowym nie powinno zabraknąć. Moim Państwa gościem był dzisiaj Jacek Magdziński, Gwardia Koszalin. Dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję ślicznie. I Państwa zapraszam na kolejne wydanie magazynu Liga Max w przyszłym tygodniu.